Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Videoblog Tech. Dzisiaj będziemy testowali kartę gamingową od firmy MSI GTX 1060 w wersji Gaming X. Najpierw kilka słów o samej karcie, a później kilka testów w różnych grach, pomiar temperatury samej karty pod obciążeniem, jak również pomiar jej głośności. Zapraszam serdecznie do tego testu, recenzji i prezentacji GTX-a w serii Gaming X 1060 od MSI-a. Karta dostarczona jest w ładnym, kolorowym opakowaniu, w którym oprócz niej samej znajdziemy jeszcze skróconą instrukcję obsługi, płytkę ze sterownikami, pobierzcie od razu najnowsze ze strony NVIDII i kartę rejestracyjną produktu oraz naklejki plus 10 do FPS-ów. Sama karta ma długość 277 mm i zajmuje dwa sloty w naszym komputerze. Zasilana jest jedną 8-pinową wtyczką, a pobór prądu według producenta to około 120 W. Karta dysponuje 6 GB pamięci DDR5 taktowanymi w trybie OC częstotliwością 8100 MHz. To najszybszy tryb tej karty. Możemy wybrać jeszcze tryb gaming i tryb silent. Wybór dokonuje się za pomocą oprogramowania producenta, które należy pobrać z jego strony. Podobnie sprawa ma się odnośnie procesora graficznego. W najszybszym trybie OC osiąga on prędkość 1809 MHz. Natomiast w trybie Silent 1708 MHz, a pamięci w tym momencie 8000 MHz. Tryb Gaming ustawia wyśrodkowane częstotliwości zarówno dla GPU, jak i dla pamięci. W każdym z tych trybów karta jest praktycznie niesłyszalna pod pełnym obciążeniem, a jej temperatura maksymalna, jaką udało mi się osiągnąć, to 67 stopnie. Dodać tutaj należy, że wentylatory pracują w systemie Zero Frost, to znaczy, że załączają się dopiero od momentu, gdy karta osiągnie 60 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury wentylatory pozostają nieaktywne. A propos chłodzenia, MSI zainstalowało tutaj 6. generację swojego systemu chłodzenia Twin Frost z wentylatorami Torx w wersji 2. Ich dyspersyjne łopatki są w stanie zwiększyć o około 22% ciśnienie tłoczonego powietrza. Bezpośrednio na GPU zamontowany jest cienki radiator z 6 headpipami o grubości 8 mm każdy, wykonanymi z miedzi, które odbierają ciepło z procesora graficznego za pomocą wykonanej z niklowanej miedzi płytki bazowej. W połączeniu z systemem wentylatorów dopełnia to dzieła cichego i bardzo wydajnego chłodzenia tych kart. Na tyle karty znajdziemy czarny metalowy backplate z otworami wentylacyjnymi. MSI zainstalowało tutaj swoje podświetlane logo, które możemy dowolnie customizować za pomocą oprogramowania producenta, zmieniać jego kolory, efekty wizualne, ale można go również wyłączyć. Karta posiada 3 złącza DisplayPort, jedno HDMI oraz jedno DVI. Link do szczegółowych parametrów technicznych, jak też do ceny, znajdziecie w opisie pod filmem. Testy za nami i sami widzieliście, jak ta karta sprawowała się w kilku grach. A teraz kilka słów ode mnie. Absolutna cisza. Jestem zaskoczony jakością chłodzenia tej karty graficznej. Generalnie całej serii kart
od firmy MSI z najnowszej rodziny GTX-ów 10XX. Powiem Wam, że naprawdę 67 stopni to jest maks, jak widzieliście, do ilu udało mi się rozgrzać tą kartę, a wentylatory i tak pozostawały praktycznie bezgłośne. Kawał dobrej roboty MSI, faktycznie gratki tego chłodzenia. Co do samych testów, karta jak najbardziej do rozdzielczości Full HD, 2K, nie we wszystkich grach pogracie płynnie. Nie miałem czasu zrobić testu niestety w rozdzielczości 2K, ale jeszcze przyjdzie na to czas i pokażę Wam, jak ta karta śmiga w 2K. Natomiast spokojnie każdą aktualną grę na rynku w rozdzielczości Full HD obsłuży w ustawieniach Ultra Settings, bądź też wysokich, w zależności oczywiście od gry. Co do designu, jednym się podobają karty MSI-a, innym nie. Mnie osobiście ich design tego chłodzenia Twin Frost przypada jak najbardziej do gustu. Świecące logo, które można sobie customizować z oprogramowania MSI-a, które należy pobrać ze strony, można sobie zmieniać kolorystykę tego loga i dopasować do wyglądu, do środka, do wnętrza naszego komputera. Cóż poza tym, ode mnie rekomendacja i ode mnie super jakość dla tej karty graficznej. Dzisiaj przyznaję tej karcie właśnie takie dwie odznaki. Nie jest to najtańsza karta z serii GTX 1060, ale myślę, że warto dopłacić do ciszy i do temperatur, bo czasami jest to po prostu bezcenne, szczególnie grając w nocy w domu, w zaciszu domowego pokoju. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli się podobało, dajcie kciuk w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał. I takie pytanie do Was na koniec, bo ja ciekawy człowiek jestem. Czy Wy przymierzacie się na przykład do zakupu aktualnie jakiegoś GeForce'a z serii GTX 1060? I jeżeli tak, to jakiego, od jakiej firmy macie upatrzonego? Napiszcie mi w komentarzu pod filmem właśnie o tym kilka słów od siebie. Dzięki serdeczne jeszcze raz i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Wideoblog Tech.